Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na poradnik zainspirowany w zasadzie komentarzami na moim Facebooku, Waszymi komentarzami na moim Facebooku, który ma odpowiedzieć sobie jednoznacznie na pytanie, ile na podkręcaniu procesora można zyskać, ile można stracić, czy można zyskać, czy można stracić, na ile są to wymierne wartości. Ja posłużę się tutaj w przykładzie, w tym teście procesorem MDFX8370E. To jest konstrukcja, której bazowe taktowanie wynosi 3,3 GHz. Jest to procesor 4-modułowy, 8-wątkowy, w trybie turbo działający nawet do 4,3 GHz. W tej chwili komputer już jest uruchomiony na stokowych ustawieniach. Nic nie zostało tutaj zmienione. Wszystkie ustawienia są takie, jak fabryka dała. Testy przeprowadzimy sobie w kilku kategoriach. Będzie to przede wszystkim sprawdzenie, jak ten procesor będzie zachowywał się w przypadku renderowania pliku wideo. I co ważne, to nie będzie jakiś przygotowany plik wideo, ale realny film do wyrenderowania, który będę wrzucał do siebie na kanał. Zobaczymy, ile czasu zajmie na stokowych zegarach, później podkręcony do 4,5 GHz i podkręcony do 4,7 GHz. Następnie zrobimy sobie test kompresji. Będę programem 7-Zip kompresował pliki do jednej paczki. Sprawdzimy, ile to czasu procesorowi zajmie. No i oczywiście nie może też zabraknąć testów z gier. Będą przynajmniej 3 gry, jakie dowiecie się zaraz z filmu. W tym samym czasie będzie monitorowany również, tutaj mam przygotowany wattomierz, pobór mocy przez cały zestaw. I na końcu zrobimy sobie taką tabelkę, zarówno ile pobór mocy wynosi w spoczynku, a ile podczas obciążania. Pobór maksymalny i pamiętajcie, przez całą platformę, żeby nie było tutaj wątpliwości. Dodatkowo ta platforma TC-owa wyposażona jest w kartę graficzną od Gigabyte G1 Gaming GTX 970. Karta graficzna jeszcze jest dodatkowo podkręcona. Co do pozostałych elementów platformy, metodyki, ustawień, zapraszam do części tekstowej tego poradnika, do którego link będzie bezpośrednio w opisie tego filmu. Zaczynamy sobie oczywiście od ustawień stokowych. Na początek rzut oka na wattomierz. Pobór mocy w tej chwili oscyluje w granicy 80 kilku do czasami 100 watów. Najczęściej on waha się w granicy 90 kilku watów. Procesor oczywiście posiada włączoną technologię Coolant Quiet, tryb turbo, czyli tak wszystko jak fabryka dała. Napięcie poniżej 1 V, taktowanie aktualne około 1,4. Natomiast dzięki programowi AMD Overdrive możecie zobaczyć, ile dokładnie wynoszą taktowania na poszczególnych rdzeniach, co też będzie widoczne podczas renderowania. O, nawet teraz przez chwilę było widoczne, wtedy kiedy system wymaga większego zapotrzebowania mocy obliczeniowej i nawet nie na wszystkich rdzeniach, aktywuje się tryb turbo, który momentami przyspiesza pracę pojedynczych rdzeni nawet do 4-3 GHz. To oczywiście też wiąże się ze wzrostem mocy i teraz temperatura procesora. Aktualnie wynosi ona 35 stopni Celsjusza, najniższa zanotowana 34, najwyższa 36. Procesor nieobciążany, który będę renderował, będzie miał długość 8 minut 18 sekund. Jeżeli chodzi o jakość renderowania, to będzie tak przede wszystkim kodek H264 i będzie to 80p 28 megabitów. Ja przygotowuję sobie stoper, bo tutaj będzie oczywiście wyznacznikiem czas, jaki zajmie komputerowi na wyrenderowanie danego pliku. Stoper oczywiście jest wyzerowany i ruszamy. Komputer w tym momencie rozpoczął renderowanie pliku. Będziemy sobie śledzili na bieżąco, co się dzieje, jeżeli chodzi o procesor oraz pobór mocy. Oczywiście nie całe, no bo to zajmie zbyt dużo czasu, ale zobaczcie, pobór mocy w tej chwili wynosi w okolicy około 190-170 W. Zmienia się w zależności oczywiście od obciążenia poszczególnych rdzeni. Ja trochę przybliżę, żebyście dokładnie widzieli, jak to wygląda. No i teraz też zobaczcie, jak działa tryb turbo. Bazowe taktowanie 3,3 GHz jest utrzymywane cały czas na wszystkich rdzeniach, natomiast w zależności od obciążenia poszczególnych rdzeni, na niektórych rdzeniach to taktowanie wzrasta do około 3,6 GHz. Napięcie w tym momencie, to które pokazuje nam program CPU-Z, wynosi 1, od 15 do 1,4, najwięcej widziałem, volta. To też również dynamicznie się zmienia, oczywiście od zapotrzebowań procesora. Pobór mocy w tej chwili przekracza, jak widzieliście, 200 W i temperatura na razie wzrosła nam do 44 stopni Celsjusza. 8% póki co jest renderowania filmu, także ja wracam do Was, kiedy już ten proces się zakończy.
renderowanie, jak widzicie, dobiegło właśnie końca. Czas, który potrzebował komputer na wyrenderowanie 8-minutowego filmu, dokładnie 8 minut 18 sekund, to 20 minut 36 sekund 59 setnych. To oczywiście jeszcze moje pewne opóźnienia, jak chodzi o wyłączenie całości. Więc tak, temperatura maksymalna, do jakiej rozgrzał się procesor, to 50 stopni Celsjusza. Pobór mocy maksymalny, tutaj przypomnę, przez całą platformę, to 211,4 W. Czas potrzebny na wyrenderowanie 20 minut 36 sekund. Mamy więc zrobione testy renderowania. Sobie te wyniki Wam przybliżę, żebyście mogli to dokładnie zobaczyć. Pobór mocy, temperatura procesora. Tutaj macie już, jak teraz się procesor zachowuje. Jak widzicie, o, 4.3 się pojawia. No i gotowy, wyrenderowany plik. Ja teraz biorę się za kolejny z testów, czyli czas, jaki będzie potrzebny procesorowi, komputerowi na skompresowanie jednej paczki z plikami. W tej chwili to, co bardziej istotne, jest na pierwszym monitorze. Tu już jest przygotowana paczka plików do kompresji. Ja mam przygotowany stoper i bierzemy się i zobaczymy, ile komputerowi zajmie skompresowanie tej paczki. No, więc widzicie, po czasie mniej więcej dobrą rękę mam szybką. Kompresja powoli dobiega końca. Tutaj należy więc już przygotować do zatrzymania czasu. Przy okazji widzicie pobór mocy i to, co się dzieje też cały czas z procesorem. Ewidentnie nie jest wykorzystywany procesor tak, jak powinien. Plik został skompresowany i teraz wrócę sobie ekran, żeby widzieć. Zobaczcie, 5 minut, 12 sekund. Ten czas zapisujemy. 5 minut, 12 sekund. No już te setne sobie odpuścimy. Czas na gry. Okay, rozpoczynamy sobie pierwszy test z gry Battlefield 4. Później będzie Metro Last Light i Grid 2. Tutaj, jak widzicie, kampanię ostatnio mi zarzucaliście, że testy przeprowadzone były w multi, nie znam sprawy nikogo, kto by grał w singla, ale może to mieć jakieś uzasadnienie oczywiście, ponieważ powtarzalność pomiarów kampanii jednoosobowej jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku multiplayer, chociaż i tak można uzyskać bardzo zbliżone wyniki w multi. Za chwilę rozpocznę pomiar od momentu rzucenia łodzi na falę tutaj oceanu i zostanie pomiar zakończony w momencie, kiedy pozbędę się wszystkich przeciwników na lądzie i dojdziemy do autostrady. Widzicie cały czas podgląd zarówno na wattometrze, w tej chwili pobór mocy przez taką platformę to ciut ponad 300 W, zaledwie ciut ponad 300 W. Obciążenie procesora, większość rdzeni pracuje tutaj w trybie turbo. Ja już rozpocząłem pomiar, dlatego też i nie widzicie klatek. Widać ewidentnie, że procesor na chwilę obecną w zasadzie jest obciążany tak na pół gwizdka i co do ustawień jakości grafiki, no to oczywiście ultra, tutaj nie ma mowy o niższych ustawieniach szczegółowości grafiki. Również w programie diagnostycznym CPU-Z widać ewidentnie, że ten tryb turbo daje o sobie znać i tam też wyświetlane są wartości na poziomie 3,6 GHz. Pobór mocy w tej chwili przez platformę wzrósł i on wynosi około 320 W. Kolejny test, czyli Grid 2. Tutaj też oczywiście to jest dokładnie ten sam moment testowy, który wykorzystuję przy okazji testów kart graficznych, czyli Chicago. 4 pełne okrążenia i tak też będzie w tym przypadku. Okay. No i na ekranach widzicie Metro Last Light, oczywiście kampania, misja Popioły, początek, to jest dosłownie ten początek, taki treningowy można by powiedzieć, wykorzystanie procesora, widoczne cały czas na ekranach oraz pobór mocy. Ja w tym momencie włączam pomiar i zakończę go wraz w zasadzie z zakończeniem tej misji, czyli po dotarciu do cienia. W tej chwili komputer jest nieobciążany, jesteśmy już w drugiej turze testów, czyli ocena 4,5 GHz. Napięcie zadane około 1,335 V. Włączona technologia Cool and Quiet, dlatego macie też w tym momencie zbity mnożnik. Widzicie, jak zachowuje się procesor i temperatura. Temperatura aktualna i maksymalna to 36 stopni Celsjusza dla procesora nieobciążonego, czyli w zasadzie 105 cieplej niż w przypadku procesora na stokowych ustawieniach i pobór mocy, jak widzicie, 90 parę watów. No tutaj mamy cały czas aktywną technologię Cool and Quiet, więc i te wahania, i te wartości są niemalże identyczne jak w przypadku procesora
nieobciążanego. I podobnie jak to miało miejsce wcześniej, zaczynam od testu renderowania. Będziecie widzieli zachowanie procesora, będziecie widzieli temperatury, będziecie widzieli pobór mocy przez całą platformę. Ustawienia renderowania oczywiście identycznie te same. Ja rozpoczynam pomiar. Telefon niech sobie tutaj leży. I zwróćmy na chwilę baczniejszą uwagę na to, co będzie się działo przede wszystkim z procesorem. Oczywiście jego wykorzystanie rośnie, bo już tutaj program renderuje. Zobaczcie, że nie wiem, czy to ma związek to na dobrą sprawę z OC, ale wykorzystanie na rdzeniek jest troszeczkę wyższe. Nie ma tutaj już włączonego trybu turbo. Tryb turbo przy okazji OC został wyłączony, dlatego i taktowania są cały czas na poziomie równo 4-5 GHz i przy okazji widzicie napięcie, jakie tutaj nam podaje sam program oraz to napięcie zadane w BIOS 1,375 V. Temperatura aktualnie 49 stopni Celsjusza, ona oczywiście będzie rosła, pobór mocy przez całą platformę około w tym momencie 240 kilku watów. Ok, powoli zbliżamy się do końca testu. Jak widzicie, już 95% renderowania za nami. W tym czasie możemy zobaczyć, co się dzieje. Przede wszystkim na watomierz. Pobór mocy jest dużo wyższy niż w przypadku procesora na stakowych taktowaniach, bo to jest około 266 W przez całą platformę. Zdecydowanie wyższa jest również temperatura, która dochodzi do 66 stopni Celsjusza. Już mam 97%, więc przygotuję się na zatrzymanie stopera, bo idzie to zdecydowanie szybciej niż w przypadku zegarów standardowych. Przy okazji widzicie, że taktowanie jest oczywiście cały czas stabilne. Jak wygląda kwestia poboru mocy, 98%, za chwilę końcówka. Ja już tutaj widzę, że wynik będzie na pewno lepszy niż w przypadku zegarów stokowych. Sami zaraz zobaczycie, ile lepszy. 99% i koniec. Renderowanie zostało zakończone i zobaczcie teraz, ile zajęło to komputerowi. Ja przypomnę, że w przypadku stokowych zegarów to było dokładnie 20 minut i 36 sekund. Tutaj mamy 16 minut i 20 sekund. Od razu sobie to można zapisać. Jeżeli chodzi o pobór mocy, sprawdźmy, ile on maksymalnie wyniósł. 281,2. Przypomnę, to jest wartość tylko przy renderingu i temperatura maksymalna 66 stopni Celsjusza. Ok, już to sobie zapisałem wcześniej. Program można więc zamknąć i od razu przechodzimy sobie do testu programem 7-Zip, czyli kompresja. Tutaj ustawienia nic się nie zmieniają, jeszcze tylko zaznaczam kompresję plików współdzielnych i ruszamy sobie z testem kompresji. Również powoli test kompresji dobiega końca. Pobór mocy oczywiście z oczywistych względów się nie zmienił. Ten maksymalny, temperatura jest podczas pracy program 7-Zip zdecydowanie niższa. W tej chwili upłynęło 4 minuty 40 parę sekund i kompresja właśnie dobiegła końca. Ostateczny wynik, jak ja tutaj zmierzyłem na stoperze, ten będzie porównywany, to 4 minuty 43 sekundy. No jak widzicie, Battlefield 4 na pokładzie, dokładnie ta sama misja, dokładnie tak samo rozpocznie się pomiar, czyli odpuszczenia łodzi i zakończy też w tym samym miejscu. Pobór mocy w tej chwili 351 W przez całą jednostkę, czyli już widać, że jest wyżej niż miało to miejsce oczywiście na stokowych zegarach, to też nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Temperatura sobie powoli rośnie. Ja w zasadzie, no co, ja zaraz rozpoczynam sobie pomiar i wracam do Was w momencie, kiedy będę już miał skończone wszystkie wyniki z tych gier z kolejnymi testami, tym razem przy OC na 4,7 GHz. No i dokładnie widzimy kolejna gra, czyli Metro Last Light, ten sam moment pomiarowy. Da się go przyspieszyć na tej drabinie? Nie da się niestety go przyspieszyć na tej drabinie. Jeżeli chodzi o temperatury, no to do tej pory temperatury nie doszły do 60 stopni, nie przekroczyły 60 stopni podczas rozgrywki. Natomiast no to są stosunkowo krótkie momenty testowe, które ja tutaj używam, więc trzeba to brać pod uwagę. Pobór mocy póki co nie jest wyższy niż w przypadku Battlefielda, czyli cały czas 351 W, to jest wartość maksymalna. Niech on się rozejrzy. Ok, ja mogę grać, rozpoczynam pomiar i wracamy z gridem. No i czas na kolejny test, czyli właśnie grid 2, oczywiście cały czas Chicago, 4 pełne okrążenia, czyli nic się nie zmienia. Pobór mocy tutaj skoczył już w tym przypadku i teraz wynosi 360,6 W maksymalnie. Jest to związane też z wyższym wykorzystaniem procesora. No i czas na kolejną porcję solidnych testów, tym razem po OC do poziomu 4,7 GHz.
Napięcie 1,425 V, procesor jest w pełni stabilny. Temperatura aktualnie 35 stopni, 36 max. Pamiętajcie, że tutaj cały czas jest aktywna technologia Cool & Quiet, dzięki czemu mnożnik zbijany jest do poziomu 1,4. Dzięki temu też te temperatury, jak i zresztą pobór mocy, w zasadzie nie różnią się od tego, co mamy na stokowych taktowaniach. Pierwszy wniosek z całego testu taki, że w zasadzie jeżeli nie włączacie Cool & Quiet i innych technologii umożliwiających nam zaoszczędzenie, to nie ma znaczenia, czy będziecie kręcili procesor na 4,5, 4,7 GHz, czy będą to taktowania standardowe, bo w zasadzie otrzymacie w tym momencie ten sam efekt. I czas na testy przy OC do 4,7 GHz, renderowanie. Ja tu już mam wszystko gotowe, więc nie ma co przedłużać, zaczynamy. W tej chwili, jak widzicie, przekroczyliśmy 90%, jeżeli chodzi o renderowanie. Zanim dojdziemy sobie do końca testu, zobaczmy, co się dzieje z procesorem. Stabilne 4,7 przy napięciu 1,425 V. Natomiast niestety, ale wiąże się to z dość dużym wzrostem temperatury, ponieważ zobaczcie teraz, to niech Was interesuje. Temperatura maksymalna to aż 94 stopnie Celsjusza. Dopiero kiedy chłodzenie zwiększyło znacząco obroty, ta temperatura spadła. I to się też odbija niestety na wzroście zużycia energii. Ok, tu już sobie powoli dochodzimy do końca naszego testu. 95%, ja już tutaj trzymam rękę na pulsie. 96% i zaraz zobaczymy, czy będą jakiekolwiek zyski z tego wyższego taktowania. No cóż, wyniki są wręcz, bym powiedział, zaskakujące, ponieważ czas to 16 minut i 14 sekund. To kompresja będzie powoli dobiegała również końca. Temperatura procesora w tym momencie 46 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o pobór mocy, no tutaj żadnej sytuacji, w zasadzie żadnej zmiany w sytuacji nie ma. Poprzedni wynik 4 minuty 43 sekundy, zobaczymy, ile tutaj będzie. Widzę, że on będzie lepszy i tak jest. I tutaj różnica, żeby było śmiesznie, jest większa niż w przypadku renderowania, bo to są 4 minuty 27 sekund, czyli różnica jest tutaj znaczna. 27 sekund. No i zostały jeszcze gry. Moi drodzy, nie będę Was zanudzał po raz kolejny tym samym. Zapraszam Was od razu na kilka słów podsumowania. Moi drodzy, ja już jestem po tych testach. Przyznam, że w zasadzie zaskoczenia być tutaj nie może. Ja przynajmniej nie mam zaskoczenia. Pełne opracowanie tych wyników będzie oczywiście na portalu, także tutaj tylko takie omówienie na gorąco. Przede wszystkim zacznę może od spoczynku i oczywiście tych testów praktycznych w zastosowaniach takich bardziej profesjonalnych, czyli rendering, kompresja. To są tylko dwa z przykładowych. Jeżeli chodzi o ustawienia stokowe 4, 5, 4, 7 GHz w przypadku procesora nieobciążanego, komputera nieobciążanego, wyniki w zasadzie są na granicy błędu statystycznego. Za każdym razem dostajemy dokładnie taki sam wynik. Temperatura oscylująca w granicy w tym przypadku 35-36 stopni Celsjusza przy temperaturze otoczenia około 24 stopni Celsjusza i pobór mocy na poziomie około 98-99 W średnio, natomiast on skacze od niecałych 90 do trochę ponad 100 W. Jeżeli chodzi o renderowanie, przypomnę, był to praktyczny, realny plik, który się wysyła, który zresztą film już widzicie, to czas renderowania w przypadku ustawień stokowych, czyli 3,3 taktowanie bazowe do 4,3 maksymalnie w trybie turbo. Czas renderowania takiego filmu w programie Corel Video Studio X7 wyniósł 20 minut 36 sekund. Jeżeli te taktowania zostały zwiększone do poziomu 4,5 GHz, tutaj różnica jest wręcz bardzo duża, bo wyniosła czas renderowania wyniósł zaledwie 16 minut i 20 sekund. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ktoś pracuje w tego typu zadaniach i niemalże cały dzień 8 godzin bite renderuje, no to czas, który może zyskać, można ze spokojem przeliczyć na realne złotówki. Jeżeli chodzi o zwiększenie taktowania o kolejne 200 MHz, co też związało się ze zwiększeniem napięcia oczywiście na procesorze, mamy wynik lepszy, jest to 16 minut i 14 sekund, ale jak widzicie, w zasadzie ta różnica jest
znikoma i nie da się jej w żaden sposób odczuć. Natomiast tutaj od razu pochylę się nad wynikami poboru mocy, ponieważ jeżeli nie bierzemy pod uwagę karty graficznej, obciążonej karty graficznej, jak za chwilę to mówię w przypadku gier, mamy jasny obraz, ile tak naprawdę prądu więcej będzie nam pobierała cała platforma przy okazji OC samego procesora, ile ten procesor więcej będzie pobierał po OC. Jeszcze raz przypomnę, że mówimy cały czas o procesorze AMD. W przypadku procesora nieobciążanego podczas tych testów zrenderowania oraz testów z pakowania, no tutaj to obciążenie procesora, narzut na procesor był mniejszy, pobór mocy przez całą platformę wyniósł 211,4 W. Relatywnie niedużo, muszę przyznać. Jeżeli chodzi o taktowanie 4-5 GHz, tutaj napięcie już było delikatnie zwiększone, natomiast szału jakiegoś nie było. Pobór mocy wyniósł w tym czasie, w czasie renderowania, już 280,1 W. No, to jest ponad 70 W więcej. Da się to na wattomierzu odczuć, czy ten czas zaoszczędzony na renderowaniu wynagrodzi nam trochę wyższe rachunki za prąd. Zależy, ile zarabiacie. I OC do poziomu 4,7 GHz. No tutaj też mamy kolejny duży skok, jeżeli chodzi o pobór, mimo iż czas renderowania wyniósł prawie że tyle samo. Tak, pobór mocy przez całą platformę wzrósł z 281 W, 2 tam było dokładnie, na 324,1 W. Różnica jest naprawdę duża. No i jest to, można powiedzieć, niestety zasługa zwiększania napięć. Żeby utrzymać stabilny procesor, trzeba było to napięcie zwiększyć. Aczkolwiek 1,425 V przy OC do poziomu 4,7 GHz jest moim zdaniem wynikiem i tak bardzo dobrym, bo w przypadku chociażby swojego starego FX8320 to napięcie musiałem mieć jeszcze wyższe, żeby uzyskać stabilne 4,7 GHz. No i tutaj ta różnica w czasie na pewno nam nie wynagrodzi już wyższych rachunków za prąd, więc nie tylko, że tak naprawdę na tym czasie paru sekund nie zaoszczędzimy, to jeszcze będzie trzeba więcej dołożyć do rachunku za prąd. Natomiast co do temperatur, to tutaj również temperatura procesora jest najbardziej adekwatna, ponieważ był procesor obciążany, był mocno obciążany, nie było udziału w tym karty graficznej i wyższych temperatur podczas gier nie uzyskiwałem. W przypadku stokowych taktowań procesora AMD FX8370E 52 stopnie to było maksymalna temperatura. Bardzo dobry wynik, jest chłodno. W przypadku taktowania 4-5 GHz niewielka zmiana napięć, a temperatura już skoczyła i to skoczyła dość mocno, bo aż na 66 stopni Celsjusza, a jeszcze cieplej zaczyna się robić, mimo tego jeszcze jest tylko 200 MHz więcej przy 4,7 GHz. Tutaj temperatura dobija do 74 stopni. Wy widzieliście końcówkę, kiedy ta temperatura wynosiła około 68-69 stopni Celsjusza, ale ona tak spadła tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj jest założone chłodzenie cieczą, takie kompaktowe NZXT Kraken X40 z dwoma wentylatorami, czyli no przy gorszym chłodzeniu, no to tutaj w zasadzie te temperatury byłyby jeszcze zdecydowanie wyższe. To tyle, jeżeli chodzi o zastosowania profesjonalne, można sobie to podsumować krótko. Jest realny wzrost wydajności i te czasy, które możemy uzyskać, czy przy kompresji, czy przy renderowaniu, w znacznym stopniu wpłyną na to, że po prostu zaoszczędzimy, tak? Czas to pieniądz, wiadomo, a z pieniądzem każdy się liczy, aczkolwiek część tych zaoszczędzonych pieniędzy przyjdzie nam wydać na wyższe rachunki za chociażby energię. W przypadku 7-Zipa tutaj też te czasy wraz ze wzrostem taktowań były krótsze, natomiast one i tak już są stosunkowo krótkie. Jedna uwaga, zwróćcie uwagę na narzut na procesor w przypadku renderowania, w przypadku programu 7Z, zobaczcie, jak jest duża dysproporcja pomiędzy tym obciążeniem i tu chciałbym zwrócić Waszą uwagę, nie tylko optymalizacja gier ma wpływ na wydajność, ale również optymalizacja programów i tak jak długo nie mogliśmy się doczekać takich programów pełną gębą, które będą w stanie wykorzystać architekturę 64-bitową, czy to procesorów AMD, czy Intel, tak teraz nadal widzimy, że w zasadzie ten potencjał procesorów wielordzeniowych, czy wielomodułowych nadal nie jest w pełni wykorzystywany i widać to doskonale chociażby właśnie po programie 7-Zip. I gry będą Was na pewno bardzo mocno interesowały. Najmniejszy zysk był o dziwo w Battlefield 4. To jest gra zoptymalizowana pod procesora AMD, tutaj natomiast nie ma mowy o Mantle, ponieważ na pokładzie była karta oczywiście NVIDIA, czyli nie ma architektury GCN. Na stokowych taktowaniach średni FPS 83,5, a w przypadku tu od razu przeskoczę do 4,7 GHz 89 FPS-ów. Różnica
w żaden sposób niemożliwa do zaobserwowania przez ludzkie oko. Nieważne, czy macie monitor 60 Hz, 144 Hz, nie znam cyborga, który byłby w stanie tą różnicę dostrzec. Ja absolutnie nie czułem żadnej różnicy w komforcie gry. Metro Last Light. Gra zoptymalizowana pod karty Nvidia, nie wiem, czy tam czasami też Intel palców nie mieszał. Nie jest to w tej chwili istotne. Istotny jest wzrost wydajności w grze. Z 93 FPS-ów w przypadku taktowań bazowych, po kolei dalej mieliśmy 97,5 w przypadku taktowania 4,5 i wzrost taktowania kolejne 200 MHz dał kolejny wzrost FPS i to dość duży, bo o ile te czasy na przykład renderowania nie były jakoś wielce różne pomiędzy taktowaniem 4,5 a 4,7 GHz, tak w przypadku gier z 97,5 klatki robi nam się 101,7. Jeżeli bym miał to zaokrąglać, no to mamy 98 i 102 klatki. Różnica jest. Natomiast ona też jest nieodczuwalna. Inaczej wygląda sprawa, jeżeli porównamy sobie taktowanie bazowe, a taktowanie 4,7, 93 kontra 101 klatek na sekundę, no tutaj ta różnica 9 klatek, no prawie 10, jest duża. Czy odczuwalna? Ja jej nie odczułem. Grid 2. Bazowe taktowanie 97,6 FPS-a, no około 98 FPS-ów. Wzrost taktowania do 4,5 GHz daje też nam wzrost ilości klatek na sekundę na 108. Pięknie to w liczbach wygląda, bo z dwucyfrowej robi nam się trzycyfrowa. Ale żeby było jeszcze ciekawie, w przypadku taktowania 4,7 GHz wzrost klatek jest aż do 121,4. Byłem tym naprawdę bardzo zaskoczony. Jest to gra zoptymalizowana pod procesory Intela, ale która jak widać lubi też wysokie taktowania. Natomiast nie wiem, czy tak samo byłoby w przypadku procesora Intela. To jest inna kwestia do omówienia tutaj. Wzrost od 97 do ostatecznie 121 klatek na sekundę jest to wartość, którą jako jedyną z tych trzech gier, które tutaj testowałem, dało się realnie odczuć. Zwłaszcza w momentach bardziej newralgicznych, kiedy dochodziło do stuczek z przeciwnikami, ta różnica jest odczuwana. Natomiast z trzech testowanych gier tylko w jednej byłem w stanie to odczuć. Jeżeli chodzi o zastosowania profesjonalne, to tutaj sens jedynie miało OC do poziomu 4-5 GHz. Jeżeli chodzi o temperaturę procesora, no to tutaj nic więcej gry nam nie wniosły, natomiast wniosły nam więcej, jeżeli chodzi o pobór mocy, ponieważ w przypadku całej platformy ponad 300 W, trochę ponad 300 W pobierała platforma przy tym standardowym taktowaniu procesora. 360 W z małym kawałkiem przy taktowaniu 4,5 i ciut ponad 400 W, dokładnie 401,7 W, tu zresztą jeszcze jest wynik wyświetlany cały czas, przy taktowaniu 4,7 GHz. No tutaj różnica jest naprawdę duża, jeżeli chodzi o wartości uzyskiwane. Moi drodzy, tak to wygląda, tak wyglądają wyniki tych testów. Myślę, że sami możecie skomentować i określić, na ile podkręcanie więc ma sens, bo znacie zarówno plusy, czyli wzrost wydajności, zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i również w grach. Przy czym ten wzrost wydajności w grach, ja bym tutaj chciał zaznaczyć, z mojego całkowicie subiektywnego odczucia, on był w ogóle nieodczuwalny poza jedną grą, poza Gridem 2 z trzech testowanych gier, gry zarówno zoptymalizowane pod AMD, jak Battlefield, jak i pod Intela, właśnie Grid. Jeżeli chodzi o rendering, to tutaj też oczywiście ten wzrost był i tutaj czas renderowania no, jest znacznie krótszy pomiędzy procesorem podkręcanym a niepodkręcanym, ale są też minusy podkręcania, to są oczywiście wyższe temperatury i wyższe zużycie mocy przez całą platformę, przez procesor. Ode mnie na tyle. Ja Wam jeszcze raz dziękuję, zapraszam do komentowania oraz do opracowanych wyników na stronie, tam również będzie informacja o całej platformie testowej. Link w opisie. Do zobaczenia. Jeżeli film się podobał, łapka w górę.